No tak, żeby ciebie nie było widać, tak? No możesz. Będzie hall zakupowy. Hall. Jeszcze raz, będzie hall. Będzie hall zakupowy. Dzień dobry, robaczki kochane. Witam się z wami w piątek. Jest to Wielki Piątek. Jutro jest Wielka Sobota i w niedzielę mamy, słuchajcie, święta wielkanocne. Jutro Szymon będzie szedł z koszyczkiem. Jedziemy, zrobimy szybkie zakupy. I powiem wam, że pada. Jest zimno. Troszkę już dzisiaj pozałatwiałam rzeczy, bo był mus. Jak widzicie, tak jak wyglądam, tak się czuję. Nie jest najlepiej. Ale przychodzę do was z nowym filmem. Więc jeżeli masz ochotę i życzenie, zostaw komentarz na dole, serduszko dla zasięgów i subskrypcie, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Tutaj mam ze sobą lalunię. Później... Dajcie lajki i suby. Później siostra ją odbierze. A my jedziemy, słuchajcie, na zakupy. Czy Laura się będzie chciała w kamerzystę bawić? Tak. No to zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Jakoś to mam nadzieję, że się pomontuje i będzie miało ręce i nogi. A więc dobra, my jedziemy, a was zapraszamy na film.
No i co? Dotarliśmy, jesteśmy. Siadasz? Będziesz słuchać? No to siadaj. Już? No i dobra, jestem z Lalunią i zaraz bierzemy się, słuchajcie, za obiad. I mamy tak. Co, zaczynamy już z tymi zakupami, chyba tu się pochlapałam wodą jak zwykle. Dopiero weszłam, jeszcze się dobrze nie rozebrałam. Mamy dwa razy truskawki, także zaraz dzieciaki będą miały truskawki ze śmietaną, zobaczymy czy one są dobre. Tutaj mamy dwie włoszczyzny, będzie na pewno w tygodniu jakaś zupa. Ogólnie, tak jak widzieliście na przebitkach, lodówki z mięsem były puste, więc tak na dobrą sprawę na tydzień, na obiady, to ja nie kupiłam w sumie nic. Pierogi ruskie, tak, kupiłam pierogi ruskie gotowe, ponieważ u mnie z pierogami ruskimi to jest tak, wiecie, żeby farsz wychodzi taki, a z ciastem to tak zawsze różnie. Mamy skrzydełka, mamy karkówkę, mamy gdzieś pałki, bo będzie, słuchajcie, grill. W niedzielę wielkanocną będziemy robić sobie grilla. Dlatego też nie będę robić nie wiadomo jakiego stołu. Zrobię wędliny i jajka w różnej postaci. Mamy zupkę, mamy rybę po grecku, kupię śledzie i w sumie jakieś ciachu i koniec, no bo wszyscy są zgodni w tym temacie, więc nie ma co kombinować za bardzo. Salami, boczek. Tutaj mamy też schab z wędzarni. Czekoladę mamy z orzechami, schab na wiśniowo wędzony i kiełbasa kanapkowa z szynki. Ja sobie będę to na bieżąco chować do lodówki, bo mówię, czas mnie goni, w ogóle to miałam dzisiaj pojechać, załatwić jedną sprawę, wrócić robiąc zakupy, żeby obejść ten cały tłok, to zamieszanie, przepychanie i tak dalej, ale no jak zwykle mi się rozjechało w czasie. Jak zwykle rozjechało mi się w czasie, więc jedziemy dalej. Mamy szynkę klasyczną, taki kawałeczek. Po 2,50 bodajże były te bandy, wiem o co chodzi. Masełko na stół i mamy też margarynę. Do święconki mamy w sumie wszystko. Mamy suchą, o chłopaki jadą. Mamy babeczki, mamy jeden serek, mamy drugi serek. Tutaj mamy też po jedno, ale gdzieś jeszcze jedno jest. W tym tygodniu na jogobele postawiłam. Jedna jest wiśniowa i brzoskwiniowe. Mamy rybę na raz. Mamy pasztetową. I mamy pieczarki, bo ktoś mnie bardzo mocno zainspirował i będę robiła na święta krokiety. Krokiety z kapustą, kiszoną i pieczarkami. Także idę, powkładam i przychodzę. No i dobra, z takich rzeczy wodnych mamy dwie wody lekko gazowane. Mamy standardowo kolę, za którą jest ciągle hejt i ja będę o tym wspominać, bo dla mnie wiecie co to jest chore. Przychodzicie tutaj na kanał, oglądacie, nie podoba ci się, nie komentuj, nie oglądaj. Będzie mi się żyło przyjemniej i wam również. Lubię i będę piła. Ja mogę ćwiczyć, mogę mieć dietę, ale kolę będę piła, dopóki mi się w głowie nie poprzestawia, że ja chcę znowu, nie wiem, nie pić coli, to jej nie będę piła. Ale póki nie, no to ja będę ją piła, więc odpuść, po prostu odpuść. Karma raz. I karma dwa. Muszę sobie poogarniać, bo nie mam miejsca. Dobra, także babeczki mówiłam, że mamy. Mamy dwa razy jajka, drugie były 50% taniej. Czekolada była. Za dyszkę 12 rolek, taki śmieszny wzór, zobaczymy, może coś z tego będzie. Mamy też dużą kiść bananów, już ich nie będę wyciągać. Mamy też papier ręcznikowy. Mamy też papier ręcznikowy, mamy też pierogi ruskie i mamy włoszczyznę, bo nam do zupy nie będę dawała całej włoszczyzny, tylko mam już taką gotową, więc dla mnie nawet i lepiej. Dla dudusiów jedna paczka smakołyków. Oj. I mamy, słuchajcie, trzy chlebki. Raz, dwa
I tu mam 3, chlebek pójdzie oczywiście do zamrożenia. Mamy 2, nawet takie ładne szczypiorki, więc niech one sobie leżą. Do lodówki, nie wiem, zobaczymy, czy Tadeusz będzie szedł do pracy. To bagietkę mamy i mamy też 3 zapiekanki, boże, jak ja je lubię, powiem wam, że wczoraj jadłam na kolację. I no normalnie to też jest coś, czego nie odpuszczę. Mogłabym robić sama oczywiście bagietkę, przeciąć, poskładać, ale ja nie kupuję bułek, nie kupuję bagietek, więc tu już mam gotowe. Dołożę tylko sera, szynkę ewentualnie i mamy zrobione. Kolejna trucizna to są hamburgery. Wzięłam małe opakowanie, bo chyba dużego nie było. Mamy śmietanę, która mi się przyda i mamy jedno opakowanie sera. W tym momencie jest to światowit rycerski. Mamy 3 różne chyba, jak wzięłam, z tego co pamiętam. Mamy pałeczki do tego grilla. No, na grilla. Schab z wędzarni. Słuchajcie, ja już tak lecę, spieszę się. Sznycel z fileta, bo dzisiaj mam gości i muszę dorobić więcej po prostu sosu. Więc dokupiłam. I w tygodniu będzie gulasz i będą placki ziemniaczane, tak, gotowe. Ja lubię, nie będę tarła, szkoda mi paznokci, szkoda mi czasu. Żeby utrzeć tyle placków, ja bym musiała nie wiem ile tych ziemniaków natrzeć. Parówki z szynki raz. Tutaj mamy też puszki dla psów, bo nie było chyba tych batonów, ja ich nie widziałam. Więc były 3 przy zakupie 3. Było 2 plus 1 albo rabat jakiś był, nie pamiętam. Mamy 3 mleka. I mamy sok jabłkowy. Na pewno pojadę albo dzisiaj wieczorem, albo jutro do Dino i dokupię napoi, bo wiecie co, ja tak pakowałam, pełno ludzi było. Tam palety stały, więc ja tak wiecie, powrzucałam, aby szybko i do kasy. Mamy cukier. Mamy właśnie tą kapustę kiszoną na kilka tych krokietów. Mamy mąkę. I co my tu mamy dalej? Mamy serek wiejski. I mamy wodę micelarną nawilżającą. Ja nie potrzebuję, ale jest mi ona po prostu do czegoś potrzebna, więc na pewno się przyda. Skłamałam, 3 szczypiorek. Makaron na dzisiaj, bo nie wiem, czy mi tam tego starczy po prostu. Chociaż mam 2 opakowania, więc powinno być ok. Tu mam przyprawy do kurczaka i mam długą czekoladę z bakaliami. I chciałabym jeszcze dokupić sobie przyprawę do mięsa, bo nie widziałam. Tu mam drobiowe kostki rosołowe i 2 zupki awaryjnie zawsze muszą być. No i dobra, za 9 zł niecałe był bez kiczki w Biedronce, także wzięłam, pochowam, porozmieszczam i jedziemy dalej. Trzy papryki, bo do tego grilla będzie śmieciówka, mam sałatę lodową. Dużo rzeczy też zostało z zeszłego tygodnia, także mamy gołdę, światowit i mamy też salami, mamy ogóreczki do jakiegoś obiadu, pomidory, kabanosy wieprzowe, to są chyba te grubsze, kiełbasa na grilla, jakby trzeba było. Płyn do naczyń, ziemniaki, cebula. Powiem wam, że to by było na tyle. Koniec, nie ma nic. I powiem wam, powiem, że mam dosyć. Naprawdę, dzień miał mi się poukładać zupełnie inaczej. Byłam w Mrówce, w sumie całkiem przypadkiem, ale to dobrze. Bo od dawna polowałam na taki tego typu serwetnik. Będzie mi tu pasował, bo ja mam właśnie takie biało, drewniane meble, dodatki i w ogóle. Za 13 zł, jak dobrze pamiętam, był lep na ten, więc jak na razie najtańsze miejsce, w którym znalazłam je. No i ostatnio kupiłam fikusa, którego zobaczycie gdzieś za tydzień dopiero w filmie, bo ja mam nagrane do przodu, jak mówiłam. Doniczkę i potrzebowałam właśnie doniczkę do niego. No i zahaczyłam też o nasiona i mamy tak paprykę raz, tu mamy paprykę 2, pomidory i pomidory, także zobaczymy, jakby to wyszło, to fajnie będzie to robić w słoiki. Tym akcentem, kochani, ja się z wami żegnam na tą chwilę. Wyjmiemy sobie dekoracje
I na pewno jeszcze będziecie nam towarzyszyć, jak będziemy zdrapki zdrapywać. Aha, no właśnie, przecież wy bardzo lubicie, jak ja mówię, ile wydaliśmy na zakupy. Także rachunek prezentuje się, tak? Jak co tydzień 500 zł pykło, dokładnie 504. Ale dzisiaj już mówię, nie będę robić analizy, bo została mi godzina do zrobienia obiadu. A jeżeli chodzi o zdrapki, to dostaliśmy 9 zdrapek. I później już jak ja tutaj pochowam, sobie porobię, usiądziemy, bo będziemy dzisiaj drapać wspólnie razem z Laurą. To zobaczymy, czy nam się coś tam udało wyskrobać. I byłam też w aptece, bo dostałam od lekarza receptę. I powiem wam, że to by było na tyle. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, jeżeli chodzi o kwoty, o zakupy, o wydawanie pieniędzy. Także dalej jesteśmy na etapie, że wszystko jest drogo. Także ja idę ogarniać życie, a z wami widzimy się później. Dobra, kochani, ja zasiadłam, mamy godzinę 16:20 kolejnego dnia, słuchajcie. Makijaż dzisiaj wygląda tak, stwierdziłam, że dzisiaj postawię na brązy i bardzo mi się ten makijaż podoba. Cały dzień spędziłam w sumie z Tadeuszem, żeśmy jeździli, załatwiali sprawy, bo dzisiaj był ostatni dzień przed świętami, bo dzisiaj jest sobota, więc postaram się zmontować wam ten filmik i już go po prostu wrzucić, żebyście na wieczór, jak będziecie gotować jeszcze, takie ostatki robić, żebyście mieli co obejrzeć. Stałam dzisiaj cała zasmarkana. Słuchajcie, przychodzę z czym? Kilka ogłoszeń parafialnych. W Lidlu ostatnio, jak byłam z kumpelą, trafiłam na perfumy Made in Lab. Ja mam numer 48 i słuchajcie, na stronie one są za 5 dyszek, a ja kupiłam za 29,90 i pachną pięknie, uwielbiam, bo znaczy uwielbiam, no jest to zapach, który mnie odpowiada, ja lubię takie zapachy, tutaj wstawię wam, czego to jest zamiennik, inspiracja, bardzo ładnie pachnie i jak na inspiracje. Nawet się ładnie trzyma, także myślę, że nie ma co przepłacać, a całkiem przypadkiem trafiłam na to w Lidlu i słuchajcie, ja w ogóle pojechałam po kiki
Między innymi po kiki do chodzenia. Bo widziałam jakiś czas temu. No oczywiście już nie było. Ale kupiłam też, przepraszam za rozwalony karton, ale rozleciał się. Kupiłam też psiuchom takie miski i jedne są czarne, a drugie są różowe. Dla Zośki i dla Dudusia. Także mamy takie i one kosztowały 39,99 za komplet, także razy dwa macie 8 dyszek. Ale są fajne, spodobały mi się. Długo szukałam takich, były podobne w Action, ale one były na takich nóżkach. Tak jak tutaj macie płaskie, to tu były takie nogi i dopiero wtedy były dwie miski, a Zośka no jest dużo krótsza niż Duduś, więc postawiłam na te, fajnie, że były. Więc w sumie wtedy w Lidlu kupiłam to i kupiłam te perfumy i bardzo ładnie pachną. One mi trochę przypominają perfumy z Avon, tylko ja teraz w tym momencie nie pamiętam, jaki to był. Bardzo prawdopodobne, że był to zapach Shellish. Tu wam wstawię zdjęcie. Uwielbiałam te perfumy, tak samo jak uwielbiałam te z Avonu Attraction, te waniliowe. No powiem wam, że tym spsikacie się, spsikacie przykładowo chustę, wypierzecie ją, ona dalej pachnie. To były moje perfumy, które bardzo uwielbiałam i się wszystkimi kojarzyłam z tym zapachem. Także ja uwielbiam perfumy. Jak słyszycie, jestem zakichana. No i dobra, jako że jutro mamy święta, to może byśmy coś porozmawiali o jajach. Co by na to? Idę po jaja. Jeżeli chodzi o koszyczek i święconkę, Szymon był dzisiaj na 10 i koszyczek poświęcił. Także święconkę mamy i próbowałam, słuchajcie, zrobić pisanki. Jak widzieliście, ale ja mam chyba w ogóle stare te folie. Nie wiem, czy to ma w ogóle datę ważności. Ale słuchajcie, zrobiła mi się tylko jedna. Przykleiła. Nie wiem, od czego to zależy. W ogóle te jajka są bardzo małe. Jak widzicie. I farbowałam je tylko w sumie na dwa kolory. Taki delikatny, tak jak tu macie. On jest taki delikatny, pudrowy i taki właśnie morski. Widzicie, on zależy, ile się go trzymało i to wtedy chwycił mocniej. A tu mamy właśnie tą naklejkę i tylko jedna mi się przykleiła. Ale słuchajcie, nie będę płakać. W tym roku w ogóle te święta jakoś tak mi w ogóle nie leżą. Najchętniej bym gdzieś wyjechała. Ale z uwagi na to, że jutro przyjeżdża siostra i będziemy sobie debatować na ogrodzie, ma być ładna pogoda, robimy sobie grilla, to wieczorem po prostu sobie mięsko namarynuję. Wyjęłam już kiełbasę białą, bo miałam zamrożoną. Gotuję 20 jajek, będzie do zupy i będzie na jajka w majonezie. Sałatek nie robię, bo to wszystko będzie, zrobię tylko surówkę do grilla. Mamy pałki, mamy skrzydełka, mamy karkówkę. Nadziejemy też kiełbasę, nie będzie tym razem szaszłyków, bo nie było boczku. Takiego jakbym chciała. I teraz tak, pewnie zapytacie, co z przystrajaniem domu i co z ozdabianiem. Krótko, zwięźle i na temat. No te święta są, bo są. Jakoś mi to nie leży, ale postanowiłam, że pokażę wam, jakie mam ozdoby. Są to ozdoby, które zbierałam przez powiedzmy, no nie wiem, 2-3 lata. W tym roku chyba nie kupiłam nic świątecznego, bo też za bardzo się nie rozglądałam. To były te owijki. Tak, tu pisłam tak, że aż odpadło. Ale przykleję sobie spokojnie, nie ma dramy. Bo do paznokci mam jeszcze dobre 2 tygodnie, także tutaj mamy i tu mieliśmy takie naklejki i z tego wzięłam właśnie barwnik i on jest taki, widzicie, delikatny, także ten i miałam zielony, także to mamy to. Tutaj w woreczku mamy takie kolorowe ozdoby, ktoś pojechał, mamy takie kolorowe ozdoby i ja mam taką tacę białą i ja sobie zamiast tych kwiatów, tego wszystkiego tutaj zrobię taką ładną kompozycję. Tu mam obrus na jutro. Nie. Ja go teraz nie położę, bo jak ja go położę, to on już będzie urąbany. A no muszę mieć coś w razie na podmiankę. Także to czeka do jutra. I słuchajcie, nie pomyślałam, żeby zasadzić rzeżuchę, cokolwiek. Tutaj w zeszłym roku miałam
No mówcie. Jak ten kwiat się nazywa? Ma takie małe kwiatki. Znajdę na internecie, to wam tutaj napiszę. Bo wyleciało mi z głowy, słuchajcie. Mamy też takiego zajączka w kolorze złota. Był też czas, że miałam fazę na drewniane ozdoby, więc mamy też tak. Bo jakoś tak może po kolei bym wam pokazała, co. Mamy jednego zajączka, mamy drugiego i drugi taki wylądował, słuchajcie, w Święcące, ponieważ nie kupowałam tego baranka cukrowego, bo tego i tak nikt potem nie je. W zeszłym roku, 2 lata temu, tak, 2 lata temu miałam to przywieszone, ja i Szymon, w każdym pomieszczeniu. W kuchni było, ja miałam taką kuchnię, jadalnię. I Szymek miał w pokoju i ja miałam, więc to mieliśmy przyczepione od lampy w dół. W ogóle to wszystko mamy w takim pojemniku. I część była też w koszyczku. Tu mamy takiego zająca. Ja sobie postawię te 2-3 zajączki. I niech będzie. Tu mamy, słuchajcie, do jajek na miękko, jakby ktoś chciał. Takie o. Też jakieś groszowe sprawy były. Wiecie, a jeszcze jedno, patrzcie, 4 są. Mamy 4. Powiem wam, że jestem tak zmęczona, żeśmy z Tadeuszem dzisiaj tyle łazili, tyle chodziliśmy, ale kupiłam, słuchajcie, kartę pamięci do telefonu, no bo wiecie, ja montuję tutaj w telefonie, więc ja potrzebuję ogromnej ilości pamięci, a zapchałam już dysk w komputerze i zapchałam pendrive'a, także i mam 3 karty, także zastanawiam się, czy nie kupić sobie dysku. Ale póki co trafiłam na kartę pamięci, która ma 150 tam parę gigabajtów, także nie powinno być najgorzej, to mi się bardzo podoba, ale nie mam do czego teraz w tym momencie przyczepić. Chociaż w sumie może by tak Tadeusz się postarał. Jakby się tak postarał, to może do lampy, bo tu mi by pasowało bardzo. Także mamy jedno. Mamy tego typu, ja już wam pokażę tak w skrócie w sumie. Tymi jajkami to się, o, Zośka bawiła, bo nawet widać. Szogun mały. Te jajka były kupowane albo w Pepco, albo były kupowane, słuchajcie, w Dino. To też na pewno było z Dino. Mam ich chyba ze 3. No. I tu mamy trzeci. No stój. Tu mam taki. A jeden jest oklapnięty, a drugi nie. No i tu Szymek kiedyś też robił jajko, no to jest. Także coś tam nie coś jest. Tak jak mówię, coś zmajstrujemy, ale nie będzie tego dużo, bo tak na dobrą sprawę, święta, święta i po świętach. Ja na poniedziałek mam plany. W sensie, no nie zamierzam leżeć na kanapie, może tak. Więc dzisiaj robię sobie zupę, rozmrożę sobie bigos, bo mam bigos, rano ogarnę sobie pierogi do przygotowania, jajka w majonezie się rano zrobi, słuchajcie, i mówię, nie kombinujemy, nic nie robimy, bo żeby później tego nie wyrzucać, jakoś w tym roku powiem wam, że cała ta sytuacja u mnie, która się dzieje, także no jest jak jest i niech to po prostu minie i żyjemy sobie dalej. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć jak palemka, no to trzyma się, muszę ją dzisiaj sobie spsikać, trochę ją podleję. Słuchajcie, musiałam na chwilę wyjść i wróciłam i mianowicie wczoraj dostałam fajny prezent od mojej laluni, od siostry córki. Od córki mojej siostry. Powiem wam, że zapytała się, czy może mi coś namalować. I zapytała się, czy pokażę w filmie. No i ja już na pewno, jak widzieliście, pokazywałam wczoraj na Instagramie. Z wielką dumą wam pokazałam właśnie rysunek, który mi namalowała. I tak jak obiecałam, pokazuję go również, słuchajcie, tutaj.
Dziewczyna się postarała. Jak widzicie, nawet jest mój login z YouTube'a. To jest moja najwierniejsza widzka. Zawsze, przeważnie ogląda na wielkim ekranie. Zawsze ogląda, obserwuje, dopytuje. Także powiem wam, że jestem bardzo dumna, bardzo mi się podoba i bardzo dziękuję. I słuchajcie, kochani, tym oto radosnym akcentem chciałabym złożyć wam życzenie. Robaczki moje kochane, sąsiadki, sąsiedzi, panie i panowie, widzowie, słuchajcie, składam wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości i spokoju w te święta. Aby pogoda wam dopisała, abyście spędzili, słuchajcie, święta w gronie rodzinnym, na spokojnie, bez pośpiechu, z pełnymi brzuchami, pamiętając o tym, co w życiu jest najważniejsze. Także tak jak u nas będzie rodzinnie, na spokojnie. Także wam tego samego życzę. Na pewno zobaczymy się na Instagramie, tam też wam złożę życzenia. I słuchajcie, widzimy się po świętach. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!